Dzień dobry, ja jestem Nerwarian, a przed wami opening nowych skrzynek. Tak jest, nowe skrzynki weszły z okazji Mistrzostw Świata. Mistrzostwa Świata, jeśli ktoś nie wie, zaczynają się z czwartku na piątek, o pierwszej w nocy. Jak ktoś nie widział dwóch poprzednich filmików, pierwszy jest na temat Worldsów o wszystkim i drugi jest na temat moich przewidywań. Także zapraszam tam, żeby sobie zerknąć. Będzie jeszcze jeden film na temat Worldsów. Na temat tego, jakie piki przewiduję, że będą. Także tak tylko zapowiadam, że pewnie na środę postaram się to stworzyć. Nowe skrzynki. Było 15,5 tysiąca, przepraszam, lajków po poprzednim, więc zaokrąglimy to do 16. Ale zanim zacznę, po pierwsze, w sklepie aktualnie można sobie kupić ikonkę za 1 IP. Zawsze dawałem wam informację, że coś takiego można zrobić, więc od razu daję wam znać. Summoner ikonka i macie za 1. Możecie kupić za 1 IP. Ewentualnie można za 250 RP jedną z drużyn. Ja wezmę sobie od razu już H2K. Jop. Okej. Okay. To później oczywiście to będzie do skrzynek potrzebne. Także za chwilę o tym, czy za chwilę do openingu przejdziemy. A teraz jeszcze jedna sprawa. Aha, jeszcze przypominam, żeby oczywiście zostawić kciuka. Każdy kciuk to, czy każde 1000 kciuków to w następnym openingu kolejna skrzynka. Także polecam zostawić oczywiście. I teraz tak, wyszła nowa informacja 4 dni temu, raczej 5, jak to oglądacie, oj, że Riot chce zwiększyć trochę price pool na Worldsy, także każdy, kto zakupi Zeda oraz Championship Skina, znaczy Championship Warda i tego Championship Skina, czyli Zeda, który oczywiście już można go kupić teraz, Jezu, ale biało, 25% z tego, co zakupiliście, będzie szło do price poolu, także troszkę się zwiększy. Z tego, co Riot napisał, co ciekawe, rok temu, jeśli by coś takiego było, to price pool był dwa razy większy. A przypominam, że price pool jest ponad 2 miliony z lekkim tam hakiem, czyli matematycznie wychodzi na to, że Riot za sprawą tego, że sprzedali... Rok temu była chyba Kalista, prawda? Jeśli mi pamięć nie myli, tak mi się wydaje. No nieważne, ten skin, który był rok temu, 8 milionów dolarów za niego zarobili i Championship Warda również. Wow, także robi się ciekawie, prawda? Także jeśli kupujecie Zeda, wspieracie Worldsy. Także bardzo fajna sprawa. Challenger skin, który wyjdzie gdzieś tam pod koniec roku, dopiero na tak zwane MSI, będzie 25% z tego skina, też będzie przechodziło do price poolu, także też wspieracie wtedy MSI. Fajna sprawa. Team Championship skiny, czyli te wszystkie właśnie Fanatiki, TPA, SKT, Samsung White i jeszcze raz SKT. 25% z tego, jak zakupicie skina, idzie do danych graczy, od których jest skrzynka. Także ciekawa sprawa. Tylko zastanawiam się, czy te wszystkie lata w przód też policzą, czy nie za bardzo, ale chyba było tutaj napisane właśnie... chyba właśnie nie było napisane, że dopiero od teraz, tak? A właśnie, zaczynając od wygrywającego w tym roku, no że ta drużyna od tego roku. Także niestety przez te ostatnie 5 lat tyle, co było skinów, na przykład Fnatic zakupionych, tyle mogłoby Fnatic zarobić, ale nie zarobi. Ale fajna zmiana, mówiłem już jakiś czas temu, jak porównywałem właśnie do Doty, że mogliby coś takiego zrobić i zrobili. Także dla mnie super, a czy dla mnie super, no na pewno dla tych drużyn w ogóle super, także na plus, ale dobra, bo nie kupiłem tych jeszcze, nie kupiłem tych skrzyneczek, także kupmy je, 16. Było 15,5, no ale zaokrąglimy, tak? Mamy 11 i właśnie, tutaj się od razu dostaje Championship Warda. O, spoko, zobaczymy jak będzie wyglądał. Teraz 11, pyk i jeszcze piątka. Okej, okay, stać nas. Jeszcze esencje 50, dobra. Lećmy, teraz co leci z tych skrzyneczek, od razu wam powiem, albo może po prostu otworzę i zobaczycie sami. Na początku dostajemy normalnego tam skina, albo postać, albo jakiegoś warda, czy cokolwiek. Master Arcane ZX. Spoko, fajny skin, bardzo ładny. I dostajemy Julesy, tak zwane. Tak się to mniej więcej czyta. Ja zaśmieszkowałem na tym, na streamie, że to są żule, także dostajemy żule. I te żule właśnie potrzebne są nam po to, żeby sobie wzmocnić tą naszą ikonkę, ten awatarek. Żeby potrzeba 10 żuli, żeby zrobić następny poziom. Także oczywiście H2K już zakupione jak przed chwilą i będziemy wbijać na lepszy poziom. Także zobaczymy, jak to będzie działało, bo później mają być jakieś inne kolory. Ale no zobaczymy. Zobaczymy. Nie testowałem tego wcześniej na PBE, także nie wiem, czego się spodziewać. Zobaczymy. SKT T1 Vayne. Spoko, no.
Ostatnio na Urfie Place dobre wejny robię. Widzę, że za każdym razem 3 się dostaje. Okej. Właśnie tak nie byłem pewny tego. Na PB tylko chyba 2 otworzyłem ze skrzynki i nie byłem właśnie pewny. No, czat mi też potwierdzał, że 3 żule zawsze wypadają, także. Okej. Zielan, spoko. I 3 żule. Tak jest. A tutaj przypominam o tym, żeby tego za jeden IP sobie też wziąć. Zawsze wiecie, zawsze awatarek, nie? Zawsze spoko. Za dużo nie kosztuje, więc czemu by nie? O, to jest ładny skin. To jest bardzo ładny skin. I 3 żulki, dobra. Tak trochę porównując na przykład do tych projektowych skrzyneczek, no to trochę szału nie ma, tak jakby się zastanowić, nie? Fajnie, fajnie. No bo tam dostawaliśmy te 2 skiny i jeszcze tamte, te tutaj, prawda? Więc to było takie troszkę lepsze. No ale wiadomo. Jakoś tam chcą te wolce nachypować. Ej, co jest? Czemu dostałem żulę od razu, nie dostaję skina? Czy jakieś wardę dostanę? Warto, ale bida. Ale bida. Straszna bida, no jest. Okej, okay, next. No, także porównując do projektów, no nie jest za super. No, dlaczego ten? Ja chcę świątecznego. Chociaż to jest ista, akurat. Na iście mam skiny do tego, do Gragasa. Mam tego fanatikowego i mam Skuba. Tego podwodnego niby. Kurczę, ale to i tak teraz na iście otwieram, więc nie jest to problem. Galio, spoko. Esencji trochę mam, ale nie mogę wbić nikogo na 7 level. Jeszcze. Tu i Gragas i Indale na razie po jednym mamy. Ale ostatnio troszkę zaczynam grać na iście, bo trzeba. Trzeba, bo ten Elo Decoy się teraz zmienił w Masterze i w Challengerze, więc trzeba częściej grać. Bo wcześniej grałem raz na 10 dni, a teraz trzeba. No działa to inaczej po prostu. Ale trzeba mieć. Czekajcie, minimalnie. No minimum raz dziennie powinno się nim grać. O, fajny skin. Chociaż chyba go mam. Albo znałeście. Gdzie mieć 30 żuli. Jeszcze 7. Okej, okay, no to trochę tego będzie. Zobaczymy, może sobie obie te wbijemy. Bo nie jestem pewny, bo teraz ta kosztuje 10. A zobaczymy później, co i jak będzie. A jakie będą koszta? Jakie kolory w ogóle? O, ładne, ładne. Nie gram Shenem za bardzo, ale fajny jest ten skin, trzeba przyznać. Jest przyjemny. A ciekawe, czy gemstone'y mogę wypaść z tej w ogóle. Skrzyneczki. Dajcie znać, jak będziecie otwierać, czy wam wyleciały. Średnio mi się podoba ten skin, szczerze wam powiem. Jest bez szału. Znaczy, tyle dobrego jest w nim, że jest rarowy, prawda? Że już nie można go dostać, ale jeśli chodzi o wygląd, no, moim zdaniem nie bardzo. Ale to wiadomo, kwestia gustów. Często ludzie pytają właśnie, że jaki skin się najbardziej opłaca kupić, coś w stylu. O, to jest dobry skin. Że jaki skin się najbardziej opłaca kupić, ale tak naprawdę nie po co się żadnego skina kupować, bo skiny nic nie dają, są tylko te wyglądy, także jeśli macie ochotę kupić na jakiegoś skina, który wam się podoba, to po prostu go kupcie, prawda? Nie ma czegoś takiego, że się opłaca któryś skin bardziej niż ten. To jest bez sensu. Totalnie bez sensu. Po prostu skin powinien być po to, żeby wam się podobał bardziej ta postać, prawda? O, też fajny skin. Choć nie wiem, czy go mam w sumie tutaj. W ogóle całkiem, kurczę, solidnie sypie, muszę przyznać. Dwa te czerwone. Nie mam tego czekata tutaj. Na moście mam go chyba, z tego co pamiętam. Okej, okay, jeszcze mamy 3 skrzynki. Okej. Okay. Ciekawy jestem tych wymagań właśnie, wymagań na tych, ile będzie kosztowało. Bo widziałem, że są 3 chyba te. 3 stopnie. Tamten skin dawaj. Ta Demon Vi jest bardzo ładna. Chętnie bym taką przyjął. Nie pogardzę. Miss Fortune. Może być, może być. Ostatnio podobno coś tam ta MF-ka wraca do. Może nie do mety, ale coraz częściej grana jest. Jest grana właśnie pod ten build. Jak Lucian dawny. Czy dawny. No ten armor penowy, że tak powiem. Po prostu. Tak MF-kę grają. Ekko, spoko. I jeszcze żule. Okej, okay, mamy 51. O, Izabela wraca. I teraz tak, wbijmy sobie tego. Czekaj, czekaj, tu jest napisane. Emotka expire 6 November to jest. To jest listopad, tak? No właśnie, one koniec końców znikają później. To jest kijowe, no ale co zrobisz? No nic, wbijmy to.
prądko mamy niby złoty to jest, czy to jest brąz, czy co? A bo to jest tier drugi. Dlaczego to jest tier drugi od razu? Czekajcie, jeszcze raz muszę zobaczyć. Dlaczego to nie jest tier pierwszy, skoro ja go dopiero kupiłem? A, ikonka. Patrzcie, tutaj są takie silverowe. A ja dostałem od razu złote. Dlaczego? Czekajcie. Nie wiadomo. Cholera wie. Nie do końca rozumiem dlaczego. Tylko nie wiem, że mi się teraz sklep zatnie. Okej, wcześniej mi się zaciął właśnie. A, dobra, wbijmy to, zobaczymy. Tylko nie wiem dlaczego jestem na tierze drugim od razu. Nie mam żadnego pojęcia. No zobaczmy. 10. Okej, i to jest niby co, że platynkę, tak? Okej, i teraz. Aha, ten pierwszy jest po prostu tutaj zakupiony, a do sklepu, znaczy do tego, do Hexcraftingu dostajemy następny. A. Okej, no dobra. 12 na następny tier. I to jest taki niby platynowy, więc następny chyba będzie diamentowy, co? Zróbmy. Okej. A, i teraz po prostu wbijamy ten platynowy. Czyli mamy silver, gold, platyna. Nie ma diamentu? Czekajcie. Ty, no szczerze wam powiem. Moim zdaniem ten złoty najfajniej wygląda. Czekaj, zobaczmy. Jeszcze tutaj sobie tak sprawdźmy to. Jak to wygląda? Złoty albo platyna. Ty, no ładnie wygląda ten złoty. No. Chociaż, znaczy to będzie kwestia gustu, nie? Ale... A silverowy? No niekoniecznie. No złoty. Jezu, nie opłaca się wbijać. Znaczy no, jak mówię. Jak wam się podoba, to sobie wbijcie oczywiście. To jest wasza tam... Wasza decyzja oczywiście. Staram się czy sobie to wbić. Ale chyba wbiję. No bo czy zamierzam jakąś inną drużynę? Czy chciałbym ewentualnie, no ja, kurczę, no ja fanem SKT jestem, ale... No ale w tym roku H2K jak się dostało, no to trzeba chyba im kibicować, bo... Chyba teraz jak będziemy mogli, jak będziemy wchodzić do tego... Jak będziemy wchodzić do gry, będziecie mieli tą ikonkę, to będziecie mogli wyświetlać nad postacią właśnie emotkę. A czekajcie, aż sprawdzę taka sobie na szybko, albo nie, dobra, na razie, chwila. Na razie skiny sobie zróbmy, a później jeszcze na koniec zobaczymy na custom game, czy już można odpalać to, czy dopiero będzie od czwartku. Co ja bym chciał? Się zastanawiam tak bardzo. Blitzcrank jest ładny, ale nie mam skina, znaczy nie mam tej postaci nawet. Tego też nie mam. Korkiem ostatnio troszkę zaczynam grać, bo mam wrażenie, że na midzie jest bardzo fajny. Więc może bym sobie tego Korkiego zrobił, ale to jest 1500. Tak to troszkę szału nie ma. Może jakiś reroll sobie zróbmy na start. Dobra, ten reroll. Ten reroll. I ten. W ogóle dwa skiny Debonair wypadły. Zobaczmy, co wskoczy. Szału nie ma. Tego czempiona nie mam. Więc trochę średnio. I zastanawiam się, czy jeszcze jednego nie trzasnąć. O, właśnie, tego skina mam. Bo chciałbym tego Korkiego sobie dzisiaj zrobić. Tak myślę. Czy ja mam skin do Thresha? Takie pytanie. Chyba miałem SSW, ale nie pamiętam, czy ja to miałem na łeś, czy tutaj. A tutaj mam Blood Moon i SSW. No nie, no to nie ma sensu, że on robi tego do resta Thresha. No bo i tak nie za bardzo gram tym Threshem, więc trzy skiny do niego. No nie jest to koniecznie potrzebne, ale ten skin jest ładny, to trzeba przyznać. No ale no cóż, pozwoli mi się go, Disenchant. Tej Katie na pewno nie chcę, on trochę da mi tych esencji, więc Disenchant. O, halo. Okej. Tego Gragasa, czy chciałbym zrobić? Też pytanie następuje. Może bym chciała, kurczę. Tego Branda nie chcę, bo mam go na łeście już. Więc też wyrzućmy. A, do czekolata trzeba skina sprawdzę. Ten Gentleman Czekolada jest bardzo ładny.
Chyba mam go na tym, na łeście. Znaczy na pewno go na łeście. Tutaj czy mam jakiś inny? No nie mam żadnego innego. To może też bym go chciał wbić. A to aż tyle tych esencji nie będę miał. A, na pewno nie. Tego Ziggsa. No też nie chcę. No nie, ja gram z Ziggsem nigdy, więc nie ma sensu. Zastanawiam się, czy rerolować, czy te skiny. Chyba, żebym sobie wbił tego krótkiego i tego czogata. Tylko 3000 esencji muszę wyciągnąć. Jakbym wszystko wyrzucił, co mi niepotrzebne. No dobra, zróbmy tak. Chcę te dwa skiny. Więc uczynimy to. Pyk. Pyk. Na tym szerem nie gram w ogóle. To jest ładny skin w ogóle, ale nie gram mi totalnie, więc nie ma sensu. Tą wyrzucamy? Tej Leony na pewno nie będę robił. Okej, zróbmy tak. Mamy 3000. Okejka. I teraz tego Korkiego sobie wbijamy. To jest całkiem fajny skin. Upgrade. Tym Korkiem, tak jak mówię, też troszkę tam na midzie, bo aktualnie gram dżunglę mid. Sobie daję na soluki, więc myślę, że coś tam im zagramy, więc spoko. I tego Czogata też kiedy lubię wyciągnąć do dżungli, więc czemu nie? Ogólnie lubię Czogata jako postać, więc wypadało mieć chociaż jednego skina do niego. I teraz w sumie ten Gragas mnie zastanawia, bo ja tutaj mam dwa skiny do Gragasa. No ale sobie skoro tak często gram Gragasem, to może jakaś różnorodność trzeciego byśmy zrobili. Ale to musiałbym. Ten Blitzcrank jest ładny, mało kosztuje, więc wolałbym sobie go zostawić. Tylko że chwila. 320, 320 i 650. Dobra, będę miał. Jak wywalę te dwie. Okej. Tego już mam ogólnie. Ta mafia MF nie jest zła, ale z tego co pamiętam, mam do niej skina. Więc. O, raczej. I wbijmy tego Gragasa. Często widzowie mówią, że przynajmniej żebym skina zmieniał. Kurczę, gram cały czas tą Indalką, bo mam wszystkie skiny do Indalki. No to na Gragasie chyba trzeba zrobić to samo, bo też trochę. Często bywa, prawda? Więc. Okej, no i tak to zostawimy, myślę. Tego Blitzcranka jak sobie kupię i tą Vayne jak sobie kupię, myślę, że sobie wbiję te dwa. To są dwa fajne skiny po prostu. Te na razie zostawmy esencję, bo i tak mam wystarczająco. Nie mam do niczego co wbijać. I chyba nie będę więcej tych skrzynek otwierał z tych Championship. No tak średnio i średni Worf tak naprawdę, szczerze wam powiem, mam wrażenie. Więc chyba sobie po prostu wbiję te. To sobie wbiję na ten platynowy poziom po prostu. Tak myślę. O, zrobię to. Zróbmy to. O, nie mogę wbić na następny. O. Tego nie można zrobić na platynowy. O, wy oszukiści. Chyba, że w sklepie można? Nie, nie można na pewno. Oszukali mnie? Tego za jeden IP można tylko raz podbić. No okej, okay, no przynajmniej będziecie wiedzieć na przyszłość. No ja tego nie wiedziałem wcześniej. I tyle. I tyle. Aha, mieliśmy na tym customie zobaczyć, czy będzie wyskakiwało. No zobaczmy. Nie jestem pewny, czy wyskakuje. No, tam ma być jakiś inny recall i niby inny. No ta emotka. Tak jak rok temu było, jeśli pamiętacie, jeśli graliście rok temu. Tak, jak dajecie Ctrl 6. Aha, chwila, tylko że ja muszę mieć. Chyba muszę mieć czwarty level postaci. Na Jaxie chyba go nie mam. Dobra, znaczy mam czwarty level. No na pewno wydajemy na Gragasie, prawda? Więc weźmy Gragasa. I to może weźmiemy z tym nowym skinem od razu, co nie? Co by się popisać? Pyk. Pyk. Oktoberfest, okej. Okay. I zobaczmy, czy to już jest dostępne. Ale chyba już powinno być, prawda? To mi się wydaje. A i tak jak pisałem na tym, na fanpage'u, wszystkie Championship skiny są już dostępne do kupienia. Wszystkie te challengerowe skiny i wszystkie. To jakieś SSW, Fanatic itp. TPA, SKT, ASKT. Więc wszystko to jest dostępne. Zgaduję, że będzie to przez miesiąc dostępne do końca Worldsów, czyli do 29 października. Ale tylko zgaduję, nie ma nigdzie potwierdzonego, na ile to będzie. Okej, okay, mamy tą emotkę. A czy mamy ten awatarek? No zobaczymy. Czy to już że działa? Zobaczmy. Pokaż się grubasku. O, widzicie. Ale. Rok temu chyba troszkę było lepsze, nie sądzicie? A recall? To
Coś miał być recall zmieniany chyba. A jest tutaj, widzicie? Jest logo przy recallowaniu. No rzeczywiście. Czyli taki bajerek. A zastanawiam się jeszcze. Jeszcze troszkę wam zajmę czasu i chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało przy złotym. Mam wrażenie, że będzie lepiej wyglądało, naprawdę. Ciekawe też, czy trzeba mieć ten czwarty level, aby na pewno na postaci, żeby to pokazywać, ale no. Nie chcę mi się tego testować. Zobaczmy. Czy bardzo inaczej to wygląda. No, mam dziwne wrażenie po prostu, że złoto będzie lepiej wyglądało. Tak samo jak jest ten. Tak samo jak są obramówki na koniec sezonów. To też mam wrażenie, że gold lepiej zawsze wygląda niż platyna. No. Takie mam wrażenie. Zobaczmy, jak to będzie na złocie wyglądało. Czy będzie takie bardziej złote? Bo tam, jakby zrobili jeszcze jeden poziom, taki diamentowy, to było, kurczę, spoko. Ale, no cóż, na razie, no cóż. Pokażcie. Ty, no. No moim zdaniem lepiej, naprawdę. O, ale tutaj nie ma tego przy recall. Czy on jest za gruby? No nie ma. Aha, czyli następny poziom daje nam recall po prostu. A okej. Okay. A tutaj macie to oczywiście pod Control 6. Także jeśli macie czwarty level postaci lub zwyż, to macie taką emotkę właśnie. Tak to działa. No spoko! Spoko. Także tyle. Z opening całkiem udany, całkiem fajny test, skiny poleciały. To rozwikłaliśmy zagadkę, jak to działa. I tyle. Pamiętajcie, żeby sobie tą za jeden AP kupić. Bo czemu by nie? A się chciałbym na szybko zobaczyć, jak ona wygląda w tym. Żeby ją śmignąć. Zobaczmy na szybko. Jak ona wygląda. Pokaż. Ostatnia rzecz. Jak coś co do Wolfsów. Tamte dwa poprzednie filmiki proszę zobaczyć. Tam są wszystkie informacje. Tylko no, straszny ból jest dla ludzi z Europy, tutaj u nas z Polski, żeby od 1 do 6 w nocy są te wolce, także jest ciężko, strasznie. No ale jakoś trzeba będzie, kurde. Jakoś ja będę musiał, będę chciał po prostu. Także nie wiem, jak ja będę funkcjonował przez następne 2 tygodnie, prawda? To będzie mega ciężkie, ale jakoś trzeba dać radę, prawda? Ale zobaczmy jeszcze, jak to wygląda. To za jeden AP. O nie, nie ma żadnej emotki. To jest ta normalna. Czy to jest emotka, jak macie 6 level? Czyli coś takiego wam wyskakuje, jeśli nie macie żadnego loga drużyny. Też dużo ludzi o tym nie wie, jak to się włącza, więc Ctrl plus 6. Polecam. I tyle. Także, a recall? Też nic. Aha, czyli ta za jeden IP jest taka, no, biedacka po prostu. Tak po prostu tylko i wyłącznie awatar. Czyli tam to jest tylko awatarem, złoto jest tylko emotką, a platyna to jest emotka plus recall. Tak to działa. No okej, okay. Ale chyba i tak będę używał tego złotego już tutaj. Tak myślę. No, nie wiem, no ta platyna jest nietrafiona moim zdaniem. No ale jak mówię, to jest kwestia gustu, także róbcie jak tam uważacie. Ja trochę żałuję, że zrobiłem tą platynę, ale cóż, niech no stracę. 12 żuli poszło niestety. Co zrobisz? Już nikt mi tych żuli nie zwróci. Ale cóż. Nie wiem, czy sobie SKT czasem nie zakupić. Tak wie, kurde, korci. A, zaszalejmy. Wolcy są raz w tym w roku, prawda? Jeszcze sobie SKT zrobię na złote. Na koniec. Gdzie jest SKT? Pik. SKT, wielki fan od trzeciego sezonu. Trzeba. Ok. Okej, okay. I teraz jak kupiliśmy, to mamy nas silverowy, tak jest. Okej, okay. Teraz jak zrobimy to, to dostajemy żółty awatar, znaczy na złoty powiedzmy. Tak to działa. No i możemy ewentualnie wbić na... Materiał dostajemy na ten trzeci, platynowy. No, tylko teraz będzie zagwozdka, który wybierać. SKT czy H2K? Kurde bele. Ciężki orzech, ale nic, no tyle. Mam nadzieję, że wszystko już będziecie wiedzieli, jeśli chodzi o nowe te skrzynki. I tyle. Także dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na filmy na YouTubie. Na streamy zapraszam. I życzę wam oczywiście miłego dnia. Bye bye.